Znajdujemy się w lesie. Co jest w tym lesie interesującego? Właśnie ten pagórek. Jak legenda głosi, jest to mogiła powstańców styczniowych, którzy stoczyli tu walkę z Moskalami. Interesująca jest wielkość tego pagórka. W tamtym czasie, w okresie zawieruchy wojennej, trudno sobie wyobrazić, że ktoś zdobył się na taki wysiłek i przywiózł tutaj tyle ton ziemi. Ten pagórek zapewne jest niższy od tego, niż był pierwotnie. Wielkość tego obiektu świadczy o ogromnym wysiłku, jaki ludzie musieliby w to włożyć, usypując go, nie mając ciężkiego sprzętu. Mówimy o roku 1863. Nie jest to jedyny pagórek w tym lesie. Również, jak sądzę, Moskale byli pochowani z godnością i również im stworzono takie kopce. Teraz kolejna z tych górek. Mój kolega właśnie idzie w tym kierunku, żebyście Państwo zobaczyli, jaka jest skala. Porównać wielkość górki z wysokością człowieka, to daje wyobrażenie, jak to jest duży obiekt. Prawdopodobnie, być może, są tam pochowani Rosjanie. Pytanie jest takie. Dlaczego grobowiec stworzony Rosjanom miałby być wyższy od tego, który został stworzony Polakom? I czy faktycznie chodzi tu o rok 1863, czy są to obiekty dużo starsze? Teren tego lasu zeskanowaliśmy laserowo. Okazuje się, że tych kopców jest znacznie więcej. Nasze szczególne zainteresowanie wzbudziło 8 z nich. Ze względu na ich rozmieszczenie, wielkość, tych kopców być może jest znacznie więcej. Oczywiście nie mamy pewności, co się w nich znajduje, ale można przypuszczać, że są tam pochówki. Możliwe, że powstańcy wykorzystali dawne groby, aby pochować poległych, nie szukali nowych miejsc. Jest wiele zagadek, jest dużo do zbadania. Być może znajdą się ludzie, którzy coś na temat tego lasu wiedzą, na temat tego terenu, w którym tutaj kiedyś mieszkali ludzie, żyli, walczyli. Znajdujemy się w miejscowości Murowaniec. Stąd prowadzi droga do miejscowości Kamień. Z drogi tej można zobaczyć krzyż poświęcony powstańcom styczniowym. Tyle tylko, że na starych mapach znajduje się tam krzyż. Na mapach dużo starszych, wcześniejszych. Czy ludzie wykorzystali istniejący krzyż i dopisali informacje na temat powstania?